Środa, 18 maja, Przemysław Jechcielski, zapraszam na InfoPońsk. W tym wydaniu m.in. sobotnia zbiórka elektroodpadów. Siódmy festyn rodzin parafii świętego Maksymiliana Kolbego w Pońsku. Znajdujemy się przy strzelnicy w Szerominku, gdzie w niedzielę odbyły się zawody strzeleckie o Puchar Burmistrza Miasta Płońsk. W rywalizacji wzięli udział członkowie Związku Strzeleckiego Strzelec, organizacji społeczno-wychowawczej, która w tym roku będzie obchodziła 15-lecie istnienia. Najcelniej do tarczy trafiał starszy strzelec Sławomir Graczyk, który z rąk burmistrza otrzymał pamiątkowy puchar. Ponadto na specjalnym stoisku pod okiem instruktora można było zobaczyć przekroje broni używanej w Wojsku Polskim oraz poznać ich budowę i zasady działania. Przejdźmy do dalszych informacji. W ubiegłą środę w Miejskiej Hali Sportowej odbył się drugi międzypowiatowy turniej tenisa stołowego szkół specjalnych. Zawody zorganizował zespół szkół nr 3 w Płońsku oraz uczniowski klub sportowy działający przy placówce. Na turniej przybyli pingpongiści z kilku mazowieckich miast. Oprócz gospodarzy z Płońska do rywalizacji przystąpili chłopcy i dziewczęta z Żuromina, Płocka, Jońca, Pułtuska i Ciechanowa. Uroczystego otwarcia turnieju dokonali dyrektor zespołu szkół nr 3 Irena Olszewska-Kon oraz starosta powiatu płońskiego Andrzej Stolpa. Bardzo się cieszę, że przyjechaliście tutaj, że mogę Was powitać. Życzę Wam wspaniałych wrażeń. Jednocześnie pamiętajcie o tym, że sport to jest z jednej strony wspaniała zabawa, ale z drugiej strony to też jest bardzo dobre przygotowanie do życia. Drugie międzypowiatowe zawody szkół specjalnych w Gminie Stołowym uważam za otwarte. Dziękuję. Rywalizacja odbywała się w 8 kategoriach. Wśród mężczyzn urodzonych w 1994 roku i starszych wygrał Mateusz Sobczyński z Jońca oraz Łukasz Mudzikowski z Płońska. W tej samej kategorii wiekowej najlepszymi pingpongistkami zostały Ewelina Kamińska z Ciechanowa oraz Monika Mudzikowska z Płońska. Zwycięzcami turnieju urodzonymi w roku 1995 zostali Krystian Mielcarek z Żuromina, Przemysław Wrotny z Ciechanowa, Paulina Figurska z Jońca oraz Katarzyna Janczyk z Żuromina. Sędziami zawodów byli uczniowie Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Płońsku. W tym samym czasie co turniej tenisa stołowego na Stadionie Miejskim odbyły się Mistrzostwa Powiatu w lekkiej atletyce szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Dzięki pięknej słonecznej pogodzie zawody stały się prawdziwym świętem sportu. W zawodach startowali uczniowie z 11 gimnazjów oraz 3 płońskich szkół ponadgimnazjalnych. Lekkoatleci w zależności od wieku i płci rywalizowali w biegu na 100, 200, 300, 400, 600, 800, 1000 i 1500 metrów, rzucie 3, 4 i 5 kg kulą, skoku wzwyż, sztafecie 4 razy po 100 metrów oraz sztafecie olimpijskiej. Pierwsze trójki w poszczególnych konkurencjach i zwycięskie sztafety wywalczyły awans do mistrzostw rejonu, które odbędą się 19 maja w Ciechanowie. W punktacji drużynowej dziewcząt i chłopców z gimnazjów zwyciężyła Płońska Szkoła nosząca imię błogosławionego papieża Polaka. Spośród szkół średnich w klasyfikacji dziewcząt wygrało liceum nr 1 w Płońsku, natomiast w klasyfikacji chłopców zespół szkół nr 1. W czwartek młodzież z gimnazjum w Lisewie podążała płońskim szlakiem sienkiewiczowskim. Uczniowie przebywali w miejscach związanych z tym wielkim pisarzem, który mieszkał kiedyś w naszym mieście. Gra terenowa śladami Sienkiewicza była ostatnim punktem projektu edukacyjnego, za który odpowiadała 6-osobowa grupa uczniów drugiej klasy gimnazjum w Lisewie. Sylwia Antoniak, Małgorzata Kacperska, Krzysztof Nowakowski, Sylwia Przygódzka, Damian Smoliński i Małgorzata Wielechowska. Szukaliśmy osoby, która byłaby związana z naszym regionem, więc stąd pomysł na projekt. Byliśmy zobligowani z rozporządzeniem ministra edukacji narodowej. Ten rocznik akurat ma jako pierwszy przystąpić do projektu, no i to jest taka pierwsza próba. Obie grupy rozpoczęły grę o godzinie 9. Młodzież podążała ulicami Płońska, odwiedzając miejsca zaznaczone na turystycznym szlaku sienkiewiczowskim, a więc Starostwo Powiatowe, Liceum Ogólnokształcące imieniem Henryka Sienkiewicza, Miejską Bibliotekę Publiczną, która nosi imię polskiego laureata Nagrody Nobla w dziedzinie literatury oraz Dworek Wejherów w Poświętnem, w którym Sienkiewicz przez rok był guwernerem. We wspólnej zabawie wzięła również udział reszta klasy. Monika Grąbczewska, Katarzyna Sokołowska, Izabela Napiórkowska, Dawid Biliński, Szymon Budnik, Michał Figura, Kamil Cichocki oraz opiekunowie nauczyciele, wychowawca klas Aneta Kosewska i Elżbieta Żuchowska. Co najbardziej zapadło uczniom w pamięci na temat polskiego noblisty? Miał dużo dziewczyn, że kręciły się za nim. No na przykład tego, że wszystkie jego kobiety życia miały na imię Maria. Po długim wysiłku wszyscy uczestnicy gry oraz goście zostali zaproszeni na rolatki sienkiewiczowskie oraz napój za głowy. Ponadto wszyscy uczniowie otrzymali oceny bardzo dobre z języka polskiego. Mateusz Przyborowski, InfoPłońsk.
Również w czwartek w Płońskiej Galerii P odbył się wernisaż wystawy malarstwa profesora Stanisława Baja. Twórca bardzo chętnie rozmawiał z płońskimi miłośnikami sztuki i opowiadał o swoich obrazach. Stanisław Baj to twórca pochodzący z Podlasia. Ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie, a następnie podjął na niej pracę dydaktyczną. Przeszedł w niej wszystkie szczeble kariery akademickiej, od asystenta po profesora. W 2004 roku został wybrany prorektorem uczelni. Jego twórczość to głównie portrety i pejzaże. Do Płońska przyjechało kilkanaście dzieł autora. Co przedstawiają? Są to twarze ludzi wsi. Ludzi, których twarz jest rzeczywiście zmęczona czasem, zmęczona pracą. Jest to twarz porana zmarszczkami, ogorzała od słońca, od ciężkiej pracy. Druga sfera to są pejzaże. I tu, no, przynajmniej u nas jest jeden temat, rzeka Bug. No tak. Umiłowana rzeka Bug, ta, na którą się pan wychował i którą te pejzaże właśnie też próbuje w jakiś sposób uchwycić tą chwilę, ten moment, też zatrzymać właśnie na obrazach. Ten niezwykle utalentowany malarz w bardzo skromny sposób podchodzi do swojego talentu. Ja nie traktuję tego jako coś takiego wyjątkowego, w tym takim sensie, no nie wiem, jakiejś takiej uzurpacji do tej wyjątkowości, tylko jako normalna robota, ponieważ gdzieś w środku jest taka jakaś tajemnicza siła, która jest i przyjemna, i nieprzyjemna, która każe mi malować, ponieważ mi każe, więc ja to robię, ale nie zawsze sprawia to przyjemność, bo my te obrazy nie wychodzą bardzo często tak, jakby się chciało. Więc to też z jednej strony jest i przyjemność, a z drugiej strony jest i taka, stres, udręka jakaś tam. Na marginesie twórczości malarskiej i rysunkowej Stanisław Baj podejmuje niekiedy prace projektowe, jak epitafia, tablice pamiątkowe czy witraże. Znaczące miejsce w jego dorobku zajmuje obraz 108 męczenników, jaki przygotował na uroczystości beatyfikacyjne, którym w 1999 roku w Warszawie przewodniczył błogosławiony papież Jan Paweł II. Wystawę będzie można oglądać w Płońskiej Galerii P do 30 czerwca bieżącego roku. W piątek w hali sportowej w Płońsku odbyły się 12 Okręgowe Mistrzostwa Służby Więziennej w piłce halowej o puchar dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Warszawie. Wspaniałej grze piłkarzy towarzyszyły wielkie emocje na trybunach. Rozgrywki zostały zorganizowane przez dyrektora aresztu śledczego w Płońsku. W tegorocznym turnieju brało udział 12 drużyn. 10 z jednostek służby więziennej podlegających Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Warszawie, drużyna Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie oraz drużyna Centralnego Zarządu Służby Więziennej. Pierwszym etapem były rozgrywki w czterech grupach. Do dalszej rywalizacji zakwalifikowało się 8 drużyn. Następnie grano w systemie pucharowym. W półfinałach areszt śledczy Warszawa Mokotów pokonał zakład karny w Siedlcach 7-2, a zakład karny Żytkowice areszt śledczy w Radomiu 3-1. W meczu o trzecie miejsce wygrali pracownicy służby więziennej z Radomia. Spotkanie finałowe natomiast zakończyło się wysokim zwycięstwem, bo aż 8-1 zespołu aresztu śledczego Warszawa Mokotów z drużyną zakładu karnego w Żytkowicach. Również w piątek w sali widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury odbył się konkurs historyczny pod nazwą 1920 Nasza Historia. Był on skierowany do organizacji młodzieżowych działających na terenie miasta. Konkurs odbywał się pod patronatem burmistrza miasta Płońsk, a poprowadził go opiekun płońskich harcerzy, wikariusz parafii świętego Maksymiliana Kolbego w Płońsku, ksiądz Jarosław Cichocki. W jury zasiedli Stanisław Świerczewski, Tadeusz Bagiński, Mirosław Małek i przewodniczący Antoni Krzysztof Sobczak. Swoją wiedzę historyczną sprawdzało natomiast 5 drużyn: Związek Harcerstwa Polskiego, Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP, Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej, Związek Strzelecki Strzelec, Organizacja Społeczno-Wychowawcza oraz Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego Zawisza. Ponieważ konkurs był zapowiedzią wrześniowych uroczystości związanych z rekonstrukcją bitwy pod Arcelinem, jego tematyka dotyczyła działań wojennych na terenie Mazowsza w 1920 roku. Jak się okazało, najlepiej historię regionu znają płońscy strzelcy, którzy zajęli pierwsze miejsce i z rąk zastępcy burmistrza Płońska Teresy Kozery otrzymali pamiątkowy puchar. Ile czasu przygotowywali się do konkursu? No tak naprawdę to ja te materiały przeczytałem tylko kilka razy, No tak, dostałem materiały, czytałem je głównie przed snem, no i jakoś tak przez tydzień się udało przygotować. Czy wcześniej już z tą tematyką zapoznawaliście się? Pan profesor Bagiński przychodził na nasze zajęcia i nam opowiadał o tych dziejach, co się działo w 1920 roku, o tej wojnie. A jak ocenicie konkurencję? No była bardzo zażarta. No,
Właśnie, największy kłopot był z harcerzami, no ale na szczęście dostaliśmy pytanie, z którym czuliśmy się bardzo mocno. Spodziewaliście się wygranej? No tak szczerze, ja troszkę tak, bo jestem optymistą zawsze. Mieliśmy taką nadzieję. Wszystkie drużyny za udział w konkursie otrzymały również 500-złotowy czek. Na zakończenie tego historycznego wieczoru krótki wykład do zgromadzonych na sali członków organizacji młodzieżowych działających na terenie miasta wygłosił przewodniczący jury dr Antoni Krzysztof Sobczak. W sobotę 14 maja przeprowadzono w naszym mieście zbiórkę elektroodpadów. Ponadto na terenie Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji odbyła się akcja pod nazwą Polska biega, Płońsk maszeruje. Każdy płońszczanin mógł w sobotę złożyć swoje elektroodpady w trzech miejscach w naszym mieście. Na parkingu przy Miejskim Centrum Sportu i Rekreacji, targowisku Manhattan oraz parkingu przy supermarkecie Carrefour. Powtarzamy akcję, którą zaczęliśmy w ubiegłym roku, czyli zbieranie takich odpadów, z którymi nie zawsze płońszczanie wiedzą, co można zrobić, czyli sprzęt AGD, sprzęt elektroniczny, stare komputery, telewizory, pralki, lodówki, wszystko to, co czasami stoi, już nie wiadomo, co z tym zrobić. Często ląduje w rowie albo w lesie. Dlatego postanowiliśmy cyklicznie powtarzać akcję zbierania tego typu odpadów. One zostaną poddane recyklingowi, surowce wtórne zostaną odzyskane. Natomiast w zamian są nagrody. Akcja jest potrzebna. Chyba nie trzeba wiele uzasadniać. Ja powiem, że z naszych terenów zielonych, z parków miejskich wywozimy kilkanaście przyczep śmieci rocznie, bo część takich śmieci też tam ląduje. Z możliwości oddania starych i niepotrzebnych sprzętów skorzystało wielu mieszkańców naszego miasta. Dlaczego to robili? Jak zawsze dzieci i akcja. Czyli uczymy dzieci w jaki sposób żyć ekologicznie, tak? Oczywiście, od najmniejszych lat. Tu bardzo dużo sprzętów, pan Zero, to wszystko pana, czy to może nie wiem, rodzinna zbiórka? Nie, to wszystko moje, to pozostała stara, dawna działalność i porządkowanie pomieszczenia. Czy takie akcje są potrzebne? Pewnie. Gdzie możemy oddać nasze elektroodpady w ciągu roku? Takie sprzęty przyjmowane są w przedsiębiorstwie gospodarki komunalnej. Nie tylko takie elektroniczne, również tak zwane wielogabarytowe, czyli na przykład meble, wersalki. Trzeba się umówić w przedsiębiorstwie gospodarki komunalnej i tam jest punkt, gdzie się takie rzeczy przyjmuje i one nie mogą trafić bezpośrednio na wysypisko, też muszą być poddane recyklingowi, czyli rozbiórce i odzyskaniu tego wszystkiego, co da się powtórnie wykorzystać w postaci surowców wtórnych. W tym samym czasie na Płońskim Stadionie odbywała się akcja Polska biega, Płońsk maszeruje. Nie cieszyła się ona jednak wielkim powodzeniem. Egzamin z ekologii płońszczanie zdali. Teraz pozostaje jeszcze odrobić lekcje z kultury fizycznej. Również w sobotę na Stadionie Miejskim w Płońsku tęcza podejmowała lidera czwartej ligi Hutnik Warszawa. Ku zaskoczeniu licznie przybyłych na trybuny kibiców, nasza drużyna po składnej grze pokonała zespół ze stolicy 1-0. Ten, kto zdecydował się spędzić sobotnie popołudnie na stadionie przy ulicy Kopernika, nie ma czego żałować, bowiem mecz tęczy z Hutnikiem stał na bardzo wysokim poziomie. Nasza drużyna nie przestraszyła się lidera. Pierwsza połowa była bardzo wyrównana, aż do 42 minuty, kiedy to po precyzyjnym dośrodkowaniu Emila Kucińskiego piłkę do bramki skierował Krzysztof Dzięgielewski. Tak wyglądała radość naszego piłkarza. Minę do zera dla drużyny gospodarki z piłką bramki Krzysztof Dzięgielewski numer 11. W drugiej połowie tęcza za wszelką cenę próbowała utrzymać wynik. Hutnik zaś atakował, ale się udało. 3 punkty zostały w Płońsku. Po meczu wywiadu udzielił nam bohater spotkania. Bohater. Zawsze tak jest, jak się strzela bramkę i to zwycięsko jeszcze z liderem, no tak można powiedzieć, ale naprawdę harowaliśmy wszyscy na każdym meczu. No i lider przyjeżdża, przeciężki mecz, no niesamowicie jesteśmy zadowoleni w naszej sytuacji. Każdy punkt jest ważny, a 3 z liderem to jest no, rewelacja. Utrzymacie się? Oczywiście. W pozostałych meczach naszych drużyn wygrali piłkarze grający w A-klasie 4-3 z Kurpikiem Kadzidło, roczniku 1995 3-2 z Mławianką Mława, roczniku 1997 również 3-2 z zespołem Stegny Wyszogród, rocznik 2000 zajął natomiast pierwsze miejsce na turnieju w Raciążu. W ten weekend nie powiodło się jednak rocznikowi 1993, który przegrał z Makowianką Maków Mazowiecki aż 5-0 oraz rocznikowi 1998, który uległ MKS-owi Przasnysz 4-2. W niedzielę na terenie przykościelnym parafii świętego Maksymiliana Kolbego w Płońsku już po raz 7 odbywał się festyn rodzin. Jego celem, tak jak każdego roku, było wsparcie kolonii letnich organizowanych przez parafię. Od samego rana przy kościele czekało na wiernych wiele atrakcji.
jazda samochodem w poślizgu, stoiska z filmami i publikacjami religijnymi, możliwość przeprowadzenia podstawowych badań lekarskich, wystawa fotograficzna o Janie Pawle II, zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci, atrakcje dla dzieci przygotowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, promocja i degustacja tradycyjnych produktów oraz pieczywa, stoiska z ciastem oraz grochówka harcerska. Nie zabrakło oczywiście tradycyjnej loterii fantowej. Na scenie występy rozpoczął festiwal przedszkolaków. Posłuchać można było również zespołu z Plastusia, parafialnej Scholi oraz zespołu Effata. Przed publicznością zaprezentował się również Michael Jackson. Na terenie przykościelnym pojawili się także rycerze z Włocławskiego Bractwa Kuszy i Miecza, którzy oprócz inscenizacji uczestniczyli również w mszy świętej. Rozstrzygnięto także dwa konkursy plastyczne, o parafii oraz o święty Maksymilianie. Gwiazdą wieczoru był jednak Tomek Kamiński wraz ze swoim zespołem. Tradycyjnie festyn zakończyło losowanie nagród oraz apel jasnogórski. Jak podsumuje ksiądz dziekan tegoroczny 7. festyn rodzin? To wielka impreza tutaj w parafii świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Płońsku. 7. edycja, mimo niesprzyjającej pogody. Tyle osób zaangażowało się w przygotowanie tej imprezy, ale też tyle osób przybyło na festyn w czasie tych różnych godzin programu naszego festynu. Uważam tę imprezę, mimo tej niesprzyjającej pogody, za udaną i zapraszam wszystkich na przyszły rok. Szczęść Boże. Na zakończenie chcielibyśmy zaprosić Państwa bardzo serdecznie na kolejny mecz Płońskiej Tęczy. W najbliższą sobotę o godzinie 16 nasza drużyna na Płońskim Stadionie zmierzy się z drugim zespołem Wisły Płock. Natomiast w przyszły poniedziałek, 23 maja o godzinie 18 w sali kina Kalejdoskop w ramach 26. Biesiady Artystycznej wystąpi znany i lubiany aktor Artur Barciś. W imieniu organizatora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Płońsku serdecznie zapraszamy. To już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w tym tygodniu. Zapraszamy w przyszłą środę. Do zobaczenia.